Co tu się stało? Mamy super fajną, powiedziałbym perfekcyjną siatkę liczbową, coś jak tabliczka mnożenia, ale ktoś nam tu pozjadał niektóre liczby i wygląda na to, że mu smakowały. Trzeba coś z tym zrobić, zanim poznikają kolejne. Zobaczmy, co tu się da naprawić. Poszukajmy wszystkich brakujących liczb. Spróbujcie zgadywać ze mną, czego tu brakuje. Albo najlepiej zatrzymajcie to wideo i po prostu wpiszcie wszystkie brakujące liczby. No dobra, zakładam, że już to zrobiliście. Zróbmy to teraz wspólnie. Czego może brakować tutaj? Zobaczmy. Gdyby się przyjrzeć liczbom poprzedzającym to puste pole, to może coś nam to pomoże. Na przykład zacznijmy od czwórki. 4, 5, 6, 7. Tu musi być 7. Czego tutaj może brakować? Tu musi być liczba, która następuje po liczbie 13. Jaka liczba jest bezpośrednio po 13? 13, 14. I pasuje, bo 14 jest jednocześnie liczbą, która poprzedza 15. Zobaczmy tutaj, czego tutaj może brakować. Przyjrzyjmy się może liczbom następującym po tym pustym polu. Mamy tu 37 i 38 i 39. W takim razie tutaj przed 37 będzie 36. Co będzie na miejscu bezpośrednio poniżej? Myślę, że możemy do tego przypadku podejść inaczej. Możemy policzyć nie z lewej do prawej, tylko z góry na dół. Zacznijmy od szóstki, potem o jeden w dół, 16, w dół do 26 i w dół do 36. Widzicie już, jaki tu schemat działa? Wszystkie te liczby mają na końcu 6. Według mnie tutaj będzie 46. Od góry patrząc, tu było 26, potem 36, a tu mamy rządek 40, więc będzie 46. Fajnie to wszystko jest poukładane. Ciekawe, czego tu brakuje w tych trzech pustych miejscach. Trzy brakujące liczby, jedna po drugiej. Spójrzmy na liczby występujące po tych trzech liczbach i na liczby występujące przed nimi. Przed mamy 81, 82, 83, 84 tu będzie. Jesteśmy na ósmym poziomie, czyli tu będą same osiemdziesiątki. 81, 82 i tak dalej. Tak jak w pierwszym rzędzie mamy 1, 2, 3, 4, tak w ósmym mamy 81, 82, 83, 84 i na tej samej zasadzie liczba po 84 to liczba 85. Wiemy to, bo 5 następuje po 4, więc 85 następuje po 84. W takim razie tutaj będzie 86. Spadajmy szybko, zanim Ben zjadacz znowu nam coś zje.